Witam bardzo serdecznie na kanale YouTube Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Uprzejmie proszę, abyście subskrybowali nasz kanał, nacisnęli dzwoneczek, by być powiadomionymi o kolejnych nowych programach, które emitujemy. No i oczywiście prosimy też o wsparcie, byśmy mogli się rozwijać, docierać do coraz większej ilości odbiorców. Dzisiaj chciałbym poruszyć bardzo kontrowersyjny temat dotyczący postaci Ellen White w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, no i oczywiście daru ducha proroctwa. Apostoł Paweł do społeczności chrześcijańskiej w Efezie napisał, że Jezus Chrystus po niebowstąpieniu obdarzył Kościół darami. W liście do Efezjan w czwartym rozdziale i wersecie ósmym zapisał. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł ze sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Jakimi darami Chrystus obdarzył swój kościół i w jakim celu? Na te pytanie święty Paweł udziela następującej odpowiedzi: tym razem w pierwszym liście do Koryntian i tam w rozdziale dwunastym, w wersecie dwudziestym ósmym. Gdzie zapisał następujące słowa. A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania różne języki. Wróćmy również do listu do Efezjan. I tam przeczytajmy w czwartym rozdziale wersety od 11 po 13. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Paweł napisał, że dary, jakie otrzymał Kościół, mają służyć jego wyznawcom, by mogli wykonywać misję, pozyskując ludzkie serca dla Chrystusa. Budować Kościół. Przyrównany do ciała Chrystusowego, zdobywać coraz większą wiedzę o Bogu i prowadzić uświęcone życie, aż staną się tacy jak Chrystus. Proszę zwrócić uwagę, że w obu listach apostoł zaraz po apostolstwie wymienia dar proroctwa jako szczególny, drugi co do ważności w kościele. Przyzwyczailiśmy się do tego, że prorocy to przede wszystkim Stary Testament. Okazuje się, że dar proroctwa nie ustał z chwilą zakończenia dziejów Starego Testamentu. Miał on z pełną mocą objawić się również w kościele Nowego Testamentu. W Starym Testamencie początkowo proroków nazywano jasnowidzami. W pierwszej księdze Samuela. W dziewiątym rozdziale i dziewiątym wersecie czytamy: Dawniej w Izraelu mawiał każdy, kto wybierał się, aby zasięgnąć rady Bożej. Chodźmy do jasnowidza, albowiem kogo dziś zwie się prorokiem, dawniej nazywano jasnowidzem. Powszechnie zwykło się uważać proroka za człowieka obdarzonego darem przepowiadania przyszłości. Jest to jedynie część prawdy. Dar proroctwa to nie tylko przepowiadanie przyszłości. Prorok, będąc jasnowidzem, mógł oglądać rzeczy niewidzialne, niedostępne dla zwykłego człowieka i wnikać w tajemnice Boże. Dar proroctwa uzdalniał go do spoglądania poza widzielny świat materii, czasu i przestrzeni. Czy Ellen White. Była jasnowicem. Gdy Ellen White mieszkała w Beatle Creek, wybrała się wraz z mężem do Park Wild, było to w sobotę 12 stycznia 1861 roku. Miano tam dokonać poświęcenia domu modlitwy. Siostra White była głównym mówcą, kończąc przemowę usiadła i otrzymała widzenie. Bóg objawił jej wydarzenia związane z nadchodzącą wojną secesyjną w Ameryce. W tym czasie na północy powszechnie uważano, że po pierwsze, wojny nie będzie, po drugie, jeśli jednak wybuchnie, to będzie krótka, i po trzecie, północ z pewnością zwycięży. Treść wizji Ellen White nie była zgodna z powszechnymi poglądami. Wyraźnie stwierdziła, że po pierwsze, wojna na pewno wybuchnie. Po drugie, duża liczba stanów odłączy się od Unii. Ostatecznie 11 stanów to uczyniło. I po trzecie, liczne armie staną przed sobą twarzą w twarz w krwawej walce, wręcz. I po czwarte, dojdzie do prawdziwej rzezi. Po piąte, Mężczyźni doświadczą strasznych cierpień, marniejąc w więzieniach, a wiele rodzin straci synów, mężów i braci. Po zakończonej wizji siostra White smutno popatrzyła na twarze zgromadzonych i powiedziała: W tym domu są tacy, którzy utracą synów w tej wojnie. 22 lata później, naoczny świadek wizji Ellen White, kaznodzieja John Loboro. Odszukał starszego zboru w Park Wile, który w ów sabat prowadził nabożeństwo. Zapytał go o ścisłość przepowiedni Ellen White w tej kwestii, że niektóre rodziny obecne wtedy na tym nabożeństwie miałyby utracić synów w tej wojnie. Starszy zboru podał dziesięć przypadków. Bóg później pokazał Ellen White wizji, Różne powody, dla których wojna ciągnęła się tak długo. Oto jeden z nich. Bóg nie pozwolił na zwycięstwo północy do momentu, gdy kwestia niewolnictwa przestała być kluczową w utrzymaniu Unii. Bóg objawił jej także, jak często generałowie i wysocy oficerowie korzystali z pomocy mediów spirytystycznych, aby otrzymać rady, jak. Prowadzić wojnę. Pismo Święte uczy, że prorok to człowiek przemawiający w imieniu Boga. W Starym Testamencie prorok jest określony hebrajskim słowem nabi. Nabi to mówca, głosiciel, herold, ktoś przemawiający w czyimś imieniu. Popatrzmy na Księgę Wyjścia. Czyli na drugą księgę Mojżesza, i tam rozdział siódmy. W rozdziale siódmym przeczytajmy sobie wersety pierwszy i drugi. I rzekł Pan do Mojżesza: Oto ustanawiam cię Bogiem dla Faraona, a brat twój Aaron będzie twoim prorokiem. Ty będziesz mówił do Niego wszystko, co ci rozkażę. A Aaron, brat twój będzie mówił do Faraona, aby wypuścił synów izraelskich z ziemi swojej. Popatrzmy również na księgę proroka Jeremiasza w Starym Testamencie i tam na rozdział pierwszy, gdzie księga ta zaczyna się. Spójrzmy na werset dziewiąty, który brzmi następująco. Potem Pan. Wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie, oto wkładam moje słowa w twoje usta. Prorok przemawia w imieniu Boga i wygłasza jego nauki, niezależnie od tego, czy dotyczą przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości. Prorok to człowiek powołany. I natchniony przez Boga, głoszący w jego imieniu prawdy religijno-moralne. Prorok miał strzec czystości wiary i obyczajów, przepowiadał przyszłość i czynił cuda. W Starym i w Nowym Testamencie, prorocy byli mężami Boga, sługami Pana, pasterzami i stróżami jego ludu. Z kart Biblii dowiadujemy się, że prorok był łącznikiem między Bogiem a Kościołem. Przed upadkiem w grzech Bóg kontaktował się z ludźmi bezpośrednio. Po upadku przez proroków, prorok, człowiek święty, obdarzony darem proroctwa, stawał się instrumentem Boga do komunikowania Jego woli Kościołowi. Święty Paweł w swoim liście do Hebrajczyków w rozdziale pierwszym i tam w wersecie pierwszym napisał następujące słowa. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Prorok był także powiernikiem Boga i jego tajemnic. Czytamy w Starym Testamencie, że zanim Bóg coś uczyni, najpierw informuje o tym proroka, ten zaś, będąc powiernikiem tajemnic Boga, na jego zlecenie przekazuje zamiary Boga Kościołowi. Popatrzmy na księgę Amosa. Tam trzeci rozdział i werset siódmy. Zaiste. Nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Bóg wtajemniczał proroka w swoje zamiary i postanowienia. Dzięki temu posiadali oni ponadprzeciętną znajomość Boga. Mógł być prorok autorytatywnym nauczycielem objawionej prawdy i jej stróżem. Pismo święte wskazuje na proroka jako posłańca do Kościoła. Prorok reprezentował Boga i był jego ambasadorem. W Księdze Proroka Izajasza, w rozdziale szóstym i wersecie ósmym czytamy następujące słowa: Potem usłyszałem głos pana, który rzekł: Kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie. Popatrzmy teraz na księgę proka Jeremiasza, i tam znowu na rozdział pierwszy i werset siódmy, który brzmi następująco. Rozdział pierwszy, werset siódmy: Na to rzekł do mnie pan: Nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek cię poślę. Pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Ellen White o swoim posłannictwie oświadczyła. W tych listach, które piszę, w składanych przeze mnie świadectwach, przedstawiam Wam to, co Pan mi ukazał. Nie publikuję artykułów wyrażających jedynie moje poglądy. Jest w nich to, co Bóg ukazał mi w wizji. Nie zawsze misja proroka była wdzięczna. Nie zawsze też wieńczyło ją powodzenie, ale zawsze miała z sobą autorytet Boga. Prorok dzięki swemu powołaniu, autorytetowi i łączności z Bogiem stawał się duchowym przywódcą Kościoła. W księdze proroka Ozeasza w rozdziale 12 i wersecie 14 czytamy następujące słowa. Lecz potem Pan przez proroka wyprowadził Izrael z Egiptu. Prorok także go strzegł. Ozeasz ma tu na myśli Mojżesza, który wyprowadził Izraela z Egiptu. I podczas wędrówki do Kanaanu strzegł. Ozeasz dwukrotnie nazwał Mojżesza prorokiem. Podczas eksodusu Izrael był zagrożony ze strony Egiptu i narodów ościennych. Groziły mu niebezpieczeństwa wewnętrznych nieporozumień, rozłamów i odstępstwa religijnego. Czekały go trudności i walka o opanowanie Kanaanu. Młodziutki naród dopiero się kształtował, poznawał religię Boga. Niewolnicy uczyli się wolnego i sprawiedliwego życia. Izrael był jak niemowlę potrzebujące opieki matki, Bóg do tej roli wybrał Mojżesza. Podobnie było ze społecznością Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Była to mała grupa wierzących. Wierna idei adwentowej po rozczarowaniu Millerowskim w 1844 roku. Byli oni przedmiotem kpin i drwin z powodu niespełnionej paruzji wyliczonej na 22 październik 1844 roku. Młodziutki, dopiero kształtujący się kościół, był narażony na trudności i niebezpieczeństwa wewnętrzne nieporozumienia i rozłamy popadnięcie w odstępstwo zwłaszcza, że społeczność adwentystyczną tworzyli przedstawiciele różnych wyznań. Na 174 wybitnych działaczy ruchu Millerowskiego. Którzy dali początek Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego, 44% było metodystami, 27% baptystami, 9% kongregacjonalistami, 8% chrześcijańskimi koneksjonistami, 7% prezbiterianami 2% episkopalistami, 1,5% holenderskimi kalwinistami, reszta to luteranie i inne kościoły. Kim był Mojżesz dla Izraela podczas Eksodusu? Tym była Ellen White dla kościoła adwentystów Dnia Siódmego podczas jego powstania i powołania. Obecnie adwentyści Dnia Siódmego Stanowią jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się kościołów o globalnym zasięgu. Brak duchowego przywódcy źle wpływa na Kościół Boży. Chciałbym przeczytać fragment z Księgi Przypowieści, 29 rozdział i werset 18. Według interlinarnego hebrajsko-polskiego Starego Testamentu. Prymasowskiej serii biblijnej, Gdy nie ma widzenia, dziczeje lud. W strategicznych momentach Bóg posyłał proroków, by wspierali i konsolidowali Izraelitów. Podobne zadanie spełniała Ellen White. W 1950 roku mieszkający w Stanach Zjednoczonych w Los Angeles. 65-letni adwentysta Sam Hamilton sprawozdawał przedstawicielom Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego historię ze swego życia, związaną z Ellen White. Gdy sam miał 12 lat, mieszkał w St. Helen w Kalifornii. Wtedy Ellen White powróciła z Australii i zakupiła posiadłość w tej samej okolicy. Sam był chory. Leczył się u wielu lekarzy, ale żaden nie mógł zdiagnozować jego dolegliwości. Sam usłyszał o małej, siedemdziesięcioletniej staruszce, mieszkającej u podnóży gór, którą miejscowi nazywali prorokiem. Dowiedział się, że gdy modliła się za kogoś, ten bywał uzdrowiony. Postanowił udać się do niej po pomoc. Pewnego dnia. Sam poszedł i zastał Ellen White klęczącą i wyrywającą chwasty w ogrodzie. Widząc podchodzące nogi, popatrzyła w górę i wstała, otrzepując ręce z ziemi. Po wysłuchaniu sama spojrzała na niego bacznie i powiedziała: Sam nie wyglądasz najlepiej. Co więcej, ty umierasz. Ale nie musisz umierać. Jeżeli zrobisz to, co ci teraz powiem, dożyjesz późnego wieku. Objaśniła mu, że zachorował na trichinozę, włośnicę. Powinien natychmiast przerwać spożycie wieprzowiny. A najlepiej byłoby, gdyby w ogóle zrezygnował z mięsa. Musi w zamian dostarczyć organizmowi. Odpowiednich składników odżywczych, by zrównoważyć dietę. Objaśniła mu, jak zmienić zwyczaje dietetyczne, ale spostrzegła jego zakłopotanie. Sam zastanawiał się, jak wyperswaduje matce, by tak radykalnie zmieniła rodzinną kuchnię. A nawet jeśli ją przekona, jak zapamięta przepisy podane przez Ellen White. Wyczuwając sytuację, siostra White zapytała go – Sam, chciałbyś pójść ze mną do kuchni? To wyjaśnię ci, jak przygotowuje się te rzeczy. – O tak – odpowiedział Sam. – Zatem przyjdź tu jutro o drugiej po południu. Przyszedł i tak było przez wiele dni. Potem, gdy lekcje się skończyły, zapytała go – czy nie chciałby zostać przyjęty na próbę jako kucharz jej licznej dosyć rodziny? Potrzebowała właśnie takiego i pomyślała, że sam by się nadawał. Sam skwapliwie skorzystał z okazji. Pewnego dnia siostra White weszła do kuchni i zakomunikowała Samowi: pakuj swoje rzeczy. Dziwiąc się, czy go zwalnia, zapytał dlaczego. Pojedziesz ze mną do Rajskiej Doliny w pobliżu San Diego. Zakupiłam doprowadzony do bankructwa dom zdrojowiskowy na 20 akrach, na których mam zamiar założyć kolejne sanatorium w południowej Kalifornii. Jadę tam, by doglądać pracowników przy remoncie. Rajska Dolina była kiedyś bujnym subtropikalnym obszarem. Wartym swej nazwy. Lecz na początku XX wieku dziewięcioletnia susza zniszczyła wszystko. Trawa i drzewa zostały wypalone, studnie wyschły, a gleba spustynniała. Cała okolica utraciła wygląd raju. Ludzie sprzedawali swą ziemię za grosze albo w ogóle ją porzucali. Myśl, o ulokowaniu tam sanatorium, które ze wszystkich instytucji najbardziej potrzebowało wody, wydawała się chybiona. Odrestaurowanie opuszczonego 50-pokojowego sanatorium kosztowało 25 tysięcy dolarów. Ellen White zakupiła 20 akrów wraz z budynkiem za 4 tysiące dolarów. Część pieniędzy pożyczyła od zamożnej wdowy adwentystki, resztę z banku. I tak siostra White i Sam pojechali do San Diego. Najęto robotników, rozstawiono dwa duże namioty na kuchnię i na jadalnię. Pewien adwentysta z Nebraski, znający się na wierceniu studzien, podpisał kontrakt na odwiert do 31 metrów. W Rajskiej Dolinie była studnia dostarczająca niewiele słonej wody. Pewnego ranka studniarz przyszedł do namiotu kuchni, gdzie siostra White nadzorowała przygotowaniami do obiadu. Był zniechęcony, zszedł do głębokości 29 metrów, a tam nic, tylko suchy piach i pył. Mam do ciebie pytanie zwrócił się do Ellen White. Czy Bóg powiedział Ci, że masz kupić tę posiadłość? Tak, tak, odpowiedziała energicznie. Trzy razy pokazano mi, że powinniśmy zająć się tym terenem. W porządku, mam odpowiedź. Bóg nie dałby nam słonia, nie dostarczając jednocześnie wody do napojenia go, odpowiedział. Po godzinie wrócił do namiotu. Powiedział, że słyszał płynącą wodę, mnóstwo wody, tak jakby pod ziemią płynęła rzeka. Kucharz sam usłyszał wiadomość i błagał, aby mu pozwolono zejść na dół, przysłuchać się rzece. W porządku, sam, ale najpierw zdejmij swój fartuch, odpowiedziała z uśmiechem siostra White. Studniarze przywiązali sama liną i spuścili do otworu. Gdy usłyszał odgłos szybko płynącej wody, przestraszył się, że woda może się przebić i zalać go. Dał sygnał, kilka szarpnięć liną i wyciągnięto go na powierzchnię. Potem spuszczono studniarza, delikatnie kopał, aż ukazała się wilgoć. Woda zaczęła gwałtownie napływać, także porzucił narzędzia na dole i został natychmiast wyciągnięty w obawie przed zatopieniem. Tej nocy woda podniosła się do poziomu 5,5 metra. Następnego ranka wypompowano ją i wykopano boczny szyb górniczy. Wody było pod dostatkiem. Kiedy Ellen White zakupiła tą posiadłość w Rajskiej Dolinie, Wszyscy uważali, że popełniła błąd. Wtedy nawet przywódcy kościoła zwątpili w jej mądrość. Nawet na mapach geologicznych nie było żadnej podziemnej rzeki w tym rejonie. Ale Bóg wiedział, że tam jest woda i powiedział to Ellen White. Sam na koniec wyznał: Nigdy. Nie zwątpiłem w dar proroctwa, gdy byłem chłopcem, i nigdy nie zwątpiłem, gdy dorosłem. Była tym, co o sobie mówiła i co o niej mówił Kościół. Wiem, bo byłem tam, byłem naocznym świadkiem. Wielu chrześcijan. Badających zagadnienia biblijnego daru ducha proroctwa i możliwości funkcjonowania w obecnym czasie Bożych proroków, chociażby w kontekście osoby Ellen White, która w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego jest uznana za Bożego Posłańca, napotykają na pewien problem. Jest nim fakt, że nikt z nas. Żyjących w 2021 roku, nie miał z nią osobistego kontaktu i możliwości jej bezpośredniego poznania. Nie było nam dane żyć w jej czasach i w jej otoczeniu, ani z nią współpracować. Wszystko, co wiemy o Ellen White, czerpiemy z różnej literatury historycznej, a literatura na jej temat jest dość obfita zarówno ze strony jej zwolenników, jak i przeciwników. I nie jesteśmy w stanie satysfakcjonująco jej skorygować. Nie wiemy, w jakim stopniu zgadza się ona z historyczną rzeczywistością, na ile jej autorzy są obiektywni, i tak dalej. Księga Apokalipsy jednoznacznie stwierdza, że w Kościele Bożym przed paruzją, Objawi się świadectwo Jezusa, czyli dar proroctwa. Popatrzmy na księgę Apokalipsy, tam rozdział 12 i przeczytajmy werset 17. I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa. Przy świadectwie o Jezusie. Popatrzmy teraz na Księgę Apokalipsy, ale na rozdział dziewiętnasty i tam werset 10, gdzie czytamy a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Na tej podstawie możemy oczekiwać, że zapowiedź daru proroctwa Dotyczy kościoła adwentystów Dnia Siódmego, który spełnia parametry resztki potomstwa niewiasty. Ale czy ta zapowiedź wypełniła się, czy dopiero ma się wypełnić? A jeśli się wypełniła, to czy tym zapowiedzianym prorokiem czasów ostatecznych była Ellen White? A może ta zapowiedź wypełniła się tylko częściowo, czyli oprócz Ellen White, Bóg w przyszłości na proroka wśród jego ludu powoła jeszcze kogoś innego? Widzimy więc, jak złożony jest to problem. Osobiście jestem przekonany, że nieuznanie adwentystycznego poglądu o Ellen White jako Bożej prorokini nie przesądza o naszym zbawieniu. Apokalipsa wskazuje, że podstawą zbawienia jest zrozumienie i przyjęcie prawdy o usprawiedliwieniu przez wiarę i posłuszeństwo Bożym Przykazaniom. Osoby nie rozumiejące zawiłych proroctw czy innych doktryn adwentystycznych, ale wierzące w Chrystusa i przestrzegające biblijny dekalog, według mnie, też mają pełną możliwość zbawienia. Nawet przynależność lub nie do Kościoła Adwentystów dnia siódmego nie jest warunkiem zbawienia, bo to nie organizacja religijna jest instytucją zbawczą, lecz Chrystus. Bez Kościoła i poza Kościołem jest zbawienie, ale bez Chrystusa i poza Chrystusem zbawienia nie ma. Jednak skoro Bóg ma na ziemi swój kościół i uważam, że wszystko wskazuje na to, że jest nim Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, to warto być w jego szeregach, bo to pozytywnie wpływa na całokształt naszej wiary i życia oraz pomaga nam zaangażować się w misję na rzecz dobra i zbawienia bliźnich. Wobec tego czy istnieje miarodajny sposób na poznanie tego, czy Ellen White była Bożym Posłańcem? Myślę, że jest nim własne doświadczenie. Opowiem Wam teraz o mojej historii, spojrzenia na ten problem. Przez około 20 lat mojej przynależności do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i zawodowej służby duchownego. Nigdy głośno nie podnosiłem wątpliwości negujących jej powołanie. W głębi serca miałem jednak pewne zastrzeżenia i dystansowałem się wobec Ellen White. Jestem kreacjonistą. Od wielu lat moją pasją jest zbieranie i wydobywanie z skamielin. Założyłem dwa mini muzea z w kontekście biblijnego stworzenia i potopu. Pierwsze w Czechach, które znajduje się w urzędzie miejskim w Bystrzycy nad Olzą, a drugie w seminarium duchownym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w podkowie leśnej pod Warszawą. W kraju i za granicą prowadziłem prelekcje kreacjonistyczne w oparciu o moją kolekcję z Możecie sobie w internecie wyszukać Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Bielsko-Biała, Szkopiński-Wiesław, Czy Koniecznie Ewolucja? Albo Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Warszawa, Szkopiński-Wiesław, Stworzenie czy Ewolucja? Wiele na ten temat czytałem i zebrałem sporo wiedzy i informacji. Przed rokiem dwutysięcznym zwróciłem uwagę na fakt, że Ellen White w swojej książce pod tytułem Patriarchowie i Prorocy opisała węża wypoczywającego wśród konarów drzewa poznania dobra i zła w raju, tego, który zwiódł Ewę jako pięknego skrzydla tego gada. Był to dla mnie dowód braku kompetencji i kompromitacja autorytetu Ellen White. Nigdzie na świecie nie egzystują skrzydlate gady. Dziwiłem się, że nikt jeszcze nie podniósł tej kwestii i nie ośmieszył adwentyzmu. Dla wszystkich nieżyczliwych wobec Ellen White i Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego byłby to argument kwestionujący jej boskie powołanie i nasz prestiż. Opis węża w raju zawarty we wspomnianej książce podsycał moje wątpliwości co do Ellen White. Przełom nastąpił około 2003-2004 roku kiedy świat dowiedział się o wynikach odkryć paleontologicznych w Chinach w latach 2000 do 2002 paleontolodzy odkryli skamieliny skrzydlatych gadów odkrycia tego dokonano mniej więcej 150 lat po napisaniu przez Ellen White książki Patriarchowie i prorocy Wtedy pomyślałem, skąd ona wiedziała, że wąż w raju był skrzydlatym gadem? Dlaczego nie bała się tego opublikować? Przecież na pewno zdawała sobie sprawę z tego, że jeśli ta kwestia wypłynie na większą publiczną skalę, na płaszczyźnie nauki, to skompromituje siebie i swój kościół. Odpowiedź. Może być tylko jedna. Bóg jej to objawił. Od tej pory wyzbyłem się wątpliwości co do jej posłannictwa. Przekonałem się do Ellen White jako Bożego posłańca na bazie osobistego doświadczenia. Wszystkim, którzy chcieliby otrzymać wydruk dzisiejszego materiału, proponuję, aby nas o tym powiadomili. A my drogą mailową im wyślemy. Dziękuję za uwagę. Amen.